Tak, witamy na kolejnej rajdzie nocnej, bo inaczej tego już nazwać nie możemy. Plan jest taki, że jadymy wokół jeziora Goczałkowickiego trasami rowerowymi bez keszowania, no bo trudno tutaj keszować po zmroku, chyba że w mieście kaj są światła, o ile nie są wyłączone. No to Chybie Bieniowiec, trasa Katowice Wisła tutaj, a tam dalej już trasa Trzebinia Zebrzydowice, a dalej na Petrowice i tam na Wiedeń, Pragę, Budapeszt. Mają jeździć cudzi od nas właśnie do Wiednia, Pragi czy Budapesztu. No to wyjeżdżę już z Frelichowa na Zabłocze. Zresztą widzicie chyba tablica. Zima jest. Pół dziewiątej wieczór, pewnie zaś po północy będę w chałupie. Ale nie idę do pracy, więc każdy wolny czas można wykorzystać. Miałbym siedzieć teraz przed kompem, wgapić się w telefon, no to lepiej zrobić rajza, chociaż jest noc. Wielu może uznać, że to jest po prostu nienormalne, ale tak samo można powiedzieć, że nienormalne jest też siedzenie przed komputerem do nocy, a i może niektórzy też kronikierzy też robią takie rzeczy do rana, co też jest po prostu głupotą. Dobra, nie głodą za dużo, bo i tak mało widzicie. To jadę drogą w Zabłociu na Strumień. Główna droga Jasienica Strumień konkretnie. Rynek w Strumieniu. Najstarszy ratusz na Śląsku. Ale widzicie, albo i nie widzicie. Ale fajne miejsce. Wiecie, dzisiaj jest środa, 20 września. Ale naprawdę fajna pogoda. I można rajza robić. Rowerowo. Jeszcze Strumień. Tutaj mamy taką ładną kapliczkę. Fajnie się świeci. Nie wiem, czy można tam wyjść, ale chyba raczej nie, bo wygląda ten obraz naprawdę przepięknie. Jak komuś nie pasują różnego rodzaju tematyki religijne, to niech nie ogląda. Ale naprawdę fantastycznie to tu wygląda. Wejść nie wejdziemy, jest to zrozumiałe. Piękny ołtarz. Matka Boska. Podobno do tej z Gołysza. Ale to oczywiście nie jest ona, to jest Matka Boska Fatimska jeszcze. To już jest studionka. Jest już 5 po 9 na wieczór, oczywiście. Zresztą widać, że jest zima. Ktoś nie widzi, to chyba jest ślepy. Ale widać też bardzo ładnie tutejszy kościół. Widać fajnie tutaj też. O, myślę, że to jest droga wyremontowana, ale niestety nie jest.
Wiecie, to co słyszycie w tej chwili, to myślę, że... O! Widzicie, kto kandyduje? Apoloniusz Steiner, były prezes Polskiego Związku Narciarskiego. No proszę. Kandydat bezpartyjny. Znaczy się, że już wiem chyba na kogo głosować. Ta melodia, którą żeście teraz słyszeli, to oczywiście jest związane z godziną, którą teraz mamy. Godzina 21, co prawda 10, także trochę mają poślizg. To był apel jasnogórski. Maryjo, królowo Polski, jestem w tobie, pamiętam, czuwam. Takie są słowa. Nie będę śpiewał, no, żeby tutaj nie fałszować. A ja jestem w tej chwili przy drodze z Pawłowic na Sztyna. Tutaj wybudowali fajną ścieżkę rowerową. Także spoko. Apoloniusz Steiner kandyduje, no proszę. 7 km od Wisły Wielki. Chyba jednak widzicie. Z prawej strony są wyciszenia, więc niestety nie uwidzicie kościoła. Ale ja wam go pokorzę. Także spokojnie. Tam jakieś świnie piszczą. Kwiczą. Jest pięknie. Widoczny teraz kościół w Brzeźcach. W Brzeźcach. Naprawdę. Z czerwonej cegły wejść tam nie wejdziemy, no bo słuchajcie, jest 9:30 wieczór, więc nie ma szans, ale ładnie wejdziemy. Koło Pszczyny w miejscowości Poręba. Niedaleko znajduje się też jezioro Łąka. Widzę blask wody. Nie będę wam tego pokazywał, bo i tak tego nie będziecie widzieli. Takie są uroki nocy. Jadę w zwykłych, znaczy w zwykłych szkłach, w brelach takich przeźroczystych. No bo w przyciemnianych ani w rozjaśnianych to nie za bardzo da się jechać w nocy, a mamy godzinę 21:53. Słuchajcie, za 7 minut powinienem być w robocie, ale z racji tego, że mam urlopowe L4, nie jest. No ale widzicie, że generalnie rzecz biorąc i tak miałem nie spać tej nocy, więc co tu się będę tłumaczyć, nie? ...84%, o! Dużo było, słuchajcie, a realizator już... Ile? 2 godziny 39 minut, słuchajcie. ...34 km. Nieźle. Nawet o tej porze udaje się znaleźć skrzynkę geocache. Co my tu mamy? Mamy notatnik. Jest ołówek, to się wpisze. Ktoś był w Wiedniu, słuchajcie. Jest taki coś. I Wiedny napisze. Więc ktoś był w Wiedniu, jest tutaj ołówek. Ale się wpisze, niestety. Zamek w nocy. Bo my tam już w Sztyńskim parku w nocy. Tam może się nie był po zmroku. Jest i oczywiście zamek w Pszczynie
fajnie się prezentuje w tym nocnym świetle. Jeszcze zobaczmy, jak tam rynek, nie? I po tym już będziemy się kierować w stronę chałupy. Jest po 23, więc obowiązuje już cisza nocno w mieście, bo na wsiach to wiecie. Na wsiach to mają wszystko gdzieś. No myślę tak koło pierwszej w nocy będzie szwałki. Tak się uda oczywiście. Między pierwszą a drugą. Nie muszę rano wstawać, więc to jest ok. Rynek. Nic się nie dzieje, żadna impreza nie ma. Wszyscy normalnie nie mogą spać. Roba się szwindo. Ludziarnia, apartamenty, towar. No nic się nie dzieje. Wiecie, jaki tu spokój. Jaka cisza. No to już jest po keszowaniu w okolicach Pszczyny. Nowe kesze się pojawiły. Niestety dwóch się nie udało mi wziąć, bo właściwie trzech, bo nie są do zdobycia o tej porze. Przy jednym nawet ktoś mnie obserwował i jestem przekonany, że gdzieś dzwonił. A był to cmentarz żydowski, więc może podejrzewali mnie, że dokonuje jakiejś dewastacji albo czegoś. To oczywiście nie jest problem. Tutaj już mamy drogę krajową numer 1, ja kieruję się w stronę Goczałkowic. No bo przez zaporę w nocy nie przejada. Nie ma szans. Tutaj teraz przed centrami handlowymi można jeździć, bo wszystko pozamykane, więc spoko. Nie powinno być ludzi. Kik, słuchajcie. Tu jest. Co jest otwarte, to KFC. Jest to Martes, dobry sklep. Słuchajcie, ja mam odzież termiczną z tego sklepu. Cyrk, nawozy. Cyrk to jest u nas w rządzie i w Sejmie. Najlepszy cyrk, jaki może być. Żaden inny mu nie dorównał. Już prawie północ, przejeżdżam przez uzdrowisko, Goczałkowice Zdrój, świecące pustkami, bo nic normalnie o tej porze w Kresie nie szczędzą, chyba że w weekend. Wszystko pozabierane, nie ma tu już nikogo, wszyscy poszli spać, oby na co innego. W każdym razie nie łażę po drodze. Choroba taki głupi o północy jeździ na rajd. No ale jak się rano nie wstaje, no to se można pozwolić, nie? No i wybiła godzina 0. Północ. To są ostatnie trzy latarnie. W sensie należącym do gminy,
wjeżdżamy do Czechowic Dziedzic, granica prusko-austriacka. Nie żadnych zaborów, bo tu żadnych zaborów nie było. To jest granica, która powstała w wyniku podziału Śląska między Austrią a Prusy w wyniku wojen śląskich, a nie żadnych zaborów. Jak można takie bzdury w ogóle wypisywać czy gadać? Na Górnym Śląsku nigdy żadnych zaborów nie było. Można powiedzieć, wjeżdżamy do Ciemnogrodu, bo chociaż to jest moja gmina, ale no to określenie Ciemnogród nie jest zbyt trafne, ale tutaj już żadne lampy zarządzane przez naszą gminę się nie będą świecić, a więc aż do samej chałupy pojadę w ciemnościach. Jedyne lampy to przy torach się świecą. No i przy rozmaitych tankstelach. A tu już się żadne nie świeci. To oznacza, że nasza gmina jest bardziej oszczędna. Jeżdżąc z Czechowic Dziedzic do Zabrzega, jak widzicie, żadna lampa się nie świeci. O! Ciotka Gwizda i wujek Tasiemiec mnie pozdrawia. To jest właśnie ulica Powstańców Śląskich w Bigocie. Słuchajcie, taki oto jest podział trybuny na środku drogi. No, robią tutaj chodnik, więc nie ma się podziwić. Robi to ta sama firma, co u mnie robiła drogę. Słuchajcie, z kuli tego, że już jest 21 września, to jest rocznica Geburtstagu mojego ojca, to jest niedaleko Smintosz, więc ja zgodnie z tradycją idę teraz na Smintosz, mimo tego, że jest pół pierwszej w nocy, no to jednak wypadałoby iść na grób, nie? Skoro rzecz jest już tutaj w pobliżu. Kurczę, auta zaparkowane przy cmentarzu. Może to nie tylko ja tu jestem. Kierzy by powiedzieli, że ja jest głupi. Cmentarz otwarty. Ale są sytuacje, kiedy na cmentarz nie chodzi, nie? Tym żaden nie powie, że straszy nas ten gorzu, bo to są po prostu głupoty. No to w tej chwili jadę takim skrótem do chałupy. Skrótem, kiedy my kiedyś jeździli do szkoły. No ale wiecie, nie jeździło pół pierwszej w nocy. Właściwie to już za 20 pierwsza. No, za 20. Chyba raczej z wagarów też, nie? Ale naprawdę taki off-road, że chce na sumku nie zafundował. No ale oczywiście on się za chwilę skończy. Tak jak gitara Iza. Bo już dojeżdżam do swojej chałupy. Tak mrocznie się trochę zrobiło, nie? A za moich czasów, jak ja tu do szkoły chodził, to tego lasu w ogóle nie było. No, teraz wszystkie parczki, wszystkie psy na wsi się będą odzywać, bo rybaka.
To normalnie o tej porze jeździ na kole, rajzuje. Dobra. Teraz więcej gadziny tutaj się skurzy. Jeden nawet do Sosnowca się przytrafił. Mieszka niedaleko nie jest. On będę musiał zasieki z rzutu kurka z tego postawić. Ale uciekają ludzie z miasta na wieś. Tym krajach pieszy, że rzeczy do miasta. Niestety coraz więcej gadziny, gangryny się skurza. Ale tak to już niestety było. Tym jakże wymownym akcentem będziemy kończyć ta rajza. Przed pierwszą w nocy, żeby się wyrobił. Taki był plan. Kesza nie były planowane w sumie, ale się udało znaleźć. Więc dzisiaj wielką godą przyjmcie się i do zaś.